Jeśli chcesz założyć fundament chrześcijańskiej doskonałości, ćwicz się w pokorze. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje dzieło Złota Książeczka o praktyce pokory, którą wiele lat temu napisał ojciec Dom Sans od świętej Katarzyny. Czytając te krótkie sentencje, poznasz swoje prawdziwe myśli i motywy postępowania, a następnie przy łasce Bożej i Twojej dobrej woli zaczniesz ćwiczyć się w pokorze. Dzieło to upowszechniał i polecał kardynał Gioacchino Pecci, przyszły papież Leon XIII. Złota książeczka o praktyce pokory. Audiobook i wersja książkowa do nabycia na stronie najejgłowie.pl. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje cykl Cuda Boże w świętych duszach czyśćcowych. Przykłady, które tutaj przytaczamy, wyjęte są z dzieł wiarygodnych pisarzy. Odrzucać wiele z nich dlatego tylko, że są niezwykłe i podziw wzbudzają, byłoby nieuzasadnione. Nie sposób temu zaprzeczyć, że zmarli się zjawiają. Opiera się to i na Piśmie Świętym, i na niezawodnych świadectwach. Przykłady te zebrał i opisał ojciec Gregorio Rossignoli z Towarzystwa Jezusowego. Było to w Niemczech, w parafii Mittelberg w Allgäu. Pewnego zimowego wieczora, w czas mroźny i słotny, kiedy proboszcz ze swym wikariuszem siedzieli u stołu, ubogie dziecię, nędznie ubrane, drżące od zimna, zapukało do okna plebanii, płaczliwym głosem prosząc o jałmużnę. Ksiądz Jan Kapistran Weber, wikariusz, wprowadza biednego chłopczynę do pokoju i daje mu ze wszystkiego, co było na stole. Dziecię posiliło się powoli. Ze łzami podziękowało swym dobroczyńcom i chciało już odejść, gdy przemarzłe, przegłodzone, nagle zasłabło. Księża, widząc, że nie można wypuścić chorego chłopca, zatrzymują go w domu. Ksiądz wikariusz bierze go w swą opiekę, kładzie do łóżka w osobnym, gościnnym pokoju, sprowadza doktora, który obejrzawszy dziecię, znajduje silną gorączkę i przepisuje lekarstwo. Dobry ksiądz Weber, lubiący bardzo dzieci, z największą miłością dogląda chłopczynę, rozmawia z nim, zapytuje, kto on jest. Ojciec małego żebraka, ubogi wyrobnik, umarł dawno. Matka przed kilku dniami przeniosła się do wieczności. Biedna niewiasta nauczyła syneczka Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo i kilku krótkich modlitw, które on, złożywszy rączki, z anielską odmawiał pobożnością. Ksiądz Weber uczy go katechizmu, opowiada mu życie, mękę i śmierć Pana Jezusa. Dziecię słucha go uważnie. W sercu jego budzi się wiara, ufność i miłość dla boskiego Odkupiciela. Miłosierny kapłan przysposabia go do spowiedzi, do Komunii Świętej i biedny chłopczyk z niewymowną radością przyjmuje Pana Jezusa, miłośnika, Ojca i Zbawiciela swego, który na to go przyprowadził w objęcia litościwego kapłana, aby go przygotować do śmierci. Choroba bowiem przeszła w niszczącą gorączkę. Pobożne dziecię z dziwną słodyczą znosi swe cierpienia. Cieszy się, że idzie do Pana Jezusa, do Maryi, że ujrzy Ojca, Matkę swoją w niebie i w jesieni umiera, a raczej
słodko zasypia, aby się w lepszym obudziło życiu. Litościwy opiekun pogrzebał zmarłego i odprawił mszę świętą, polecając tę niewinną duszę miłosierdziu Bożemu. Następnej zimy ksiądz Weber, odwiedzając chorego w pewnej wsi o mile od plebanii odległej, zabawił tam do nocy i wracał późno sam jeden. Na nieszczęście świeży śnieg zasypał pola i choć droga znajoma, trudno ją było rozpoznać. Ksiądz zabłądził i nie wiedząc o tym, wszedł na staw zamarzły. Gdy oto z trzaskiem lód pod nim pęka i biedny kapłan wpada po szyję do wody. Nie widząc żadnego ratunku, poleca swą duszę Bogu. Gdy nagle błyska światłość niebiańska, a w lekkim obłoczku ukazuje się jaśniejąca postać dziecięcia, któremu on oczy zamykał, a niebo otworzył. Błogosławiony z anielskim uśmiechem podaje mu rękę, wydobywa z wody i wskazując drogę do domu, znika jak błyskawica. Weber, cudownie wybawiony od śmierci, wraca szczęśliwie do plebanii. Nazajutrz idzie oglądać staw i znajduje na śniegu ślady swoje. Poznał, że w tym miejscu największa była głębina, że go śmierć niechybna czekała, gdyby go nie wspomogła wdzięczna dusza nad nim czuwająca. Weber ukląkł i złożył Bogu dzięki. Wielebna Anna Katarzyna Emerich pewnego dnia ujrzała duszę jednej znajomej wieśniaczki, cierpiącej w czyśćcu za to, że kiedyś odmówiła ubogiej kobiecie kawałka chleba z masłem dla jej dziecięcia. Dręczona srogim głodem, dopóki nie dostanie podobnej jałmużny, biedna dusza błagała ją o ratunek. Anna Katarzyna, odbywając w zachwyceniu różne podróże pod opieką anioła swego, znajdowała się w tej chwili w katakumbach rzymskich, przy kościele świętych męczenników. Nie wiedziała zatem, jak zaspokoić głód cierpiącej wieśniaczki. Gdy oto jasny młodzieniec o śnieżnych szatach, zapewne jej anioł, ukazał jej leżącą tam piękną buteleczkę, garnek masła i nożyk. Wtedy święta, zabierając się ochotnie do posługi, obdarzyła jałmużną, uszczęśliwioną pokutnicę, która nawzajem z serdeczną wdzięcznością gorąco przyrzekła jej modlitwy. Ledwo ta znikła, a oto ukazuje się druga znajoma, dawno zmarła kobieta, z próżną solniczką w ręku, wyznając mi z płaczem, mówi błogosławiona, iż była skąpa za życia i odmówiła trochę soli ubogiej sąsiadce. Cierpiąc za tę bezużyteczność, męki czyśćcowe, musiała żebrać soli i prosiła mnie o tę jałmużnę. Jasny młodzieniec ukazał znowu naczynie z solą. Święta dziewica udzieliła jej hojnie, biednej duszy cierpiącej i tym sposobem wprowadziła ją do chwały wiecznej. Prześladowana przez niedowiarków, protestantów, z powodu nadzwyczajnych łask, jakimi Pan Bóg ją obdarzył, wielebna Katarzyna Emerich tak mówiła o swym zachwyceniu 28 listopada 1820 roku. Widziałam wielki pożar. Gorzał dom landrata, głównego jej prześladowcy. Sypały się iskry z tego ogniska, rozpalone głownie spadały na wszystkie strony, raniąc blisko i daleko stojące osoby, lecz ognia nigdzie nie roznosiły. Bardzo żałowałam tego człowieka dla straty, jaką ponosi, ale rychło zrozumiałam, że to był obraz jego nieprzyjaznego działania. Wtem widzę z przerażeniem, że ogromna głownia, jakby ognista strzała, upada na głowę moją. Ogień pochłonąłby mnie niechybnie, gdyby w tejże chwili jedna zmarła osoba nie osłoniła mnie rękami swymi. Głownia ognista spadła u stóp moich, a umarła, mówi spokojnie,
Ja się nie boję, bo mnie nie spali. Cierpiałam ja nierównie większy ogień, ale teraz mi dobrze. Wtedy z radością poznałam duszę jednej starej wieśniaczki, zmarłej przed 30 laty, która mnie w dzieciństwie bardzo kochała i często skarżyła się przede mną na córkę swoją. Dusza ta, promieniejąca chwałą, cudownej piękności i jasności, dziękowała mi za modlitwy, ciesząc się, że mi teraz pomagać może. Przepowiedziała mi jeszcze wiele utrapienia, zachęcała do cierpliwości, przyrzekając mi obronę swoją, a co więcej, dodała: nie ja jedna będę cię ratowała. Masz wielu przyjaciół i opiekunów w niebie. Patrz, oto są dusze, któreś ty modlitwami, cierpieniami i pokutą swoją z czyśćca wybawiła. Wszystkie z miłością bronić cię będą. I ujrzałam około siebie mnóstwo dawniejszych znajomych w różnych stanach na świecie żyjących. Wszyscy przyrzekli mi pomoc i obronę swoją. Nie umiem wyrazić, jak wielką miałam pociechę, widząc chwałę i szczęście tych dusz błogosławionych. Prosimy Cię, Panie, przyjdź na pomoc swym sługom, których swą krwią drogocenną odkupiłeś. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. Dusze sprawiedliwe, w czyśćcu cierpiące, modliliśmy się przed chwilą za was. Módlcie się więc i wy za nas, umiłowane przez Boga i pewne, że Boga nigdy nie utracicie. Módlcie się za nas, biednych grzeszników, żyjących ustawicznie w niebezpieczeństwie utracenia Boga i unieszczęśliwienia się na wieki. Amen. Prezentowane przykłady pochodzą z książki Cuda Boże w świętych duszach czyśćcowych autorstwa ojca Gregorio Rossignoliego. Pamiętaj, że największą wartość dla dusz w czyśćcu cierpiących ma zamówiona za nie msza święta.